Ciao a tutti! Dziś grado comparativo w zdaniach, czyli stopień wyższy. Grado comparativo, czyli taki, który porównuje. Grado comparativo, i cóż my tu porównujemy? Czego dotyczy porównanie w stopniu wyższym? Otóż, po pierwsze, jest to porównanie między dwoma rzeczownikami, czyli dwoma nazwami, dwoma zaimkami na przykład, dotyczące jednej cechy. Qualita. Tak, cecha, kwalita, właściwość, qualita. A więc na przykładzie. Marco è più grande di Pino. Marco è più grande di Pino. Mamy dwie nazwy, Marco i Pino, i porównujemy te rzeczowniki pod względem jednej cechy. Grande, tak? Marco è più grande di Pino. Czyli wzór w zdaniu, mechanizm użycia grado comparativo w zdaniu wygląda tak. Più di albo meno di. Più di, meno di. Przyjrzyjmy się jeszcze raz zdaniom dotyczącym chłopców. Marco e più grande di Pino. Marco e più grande di Pino. Dwie nazwy, jedna cecha. Marco Pino, più grande di, cecha grande. Giancarlo e più grande di Marco e di Pino. Dwie nazwy lub więcej, które porównujemy pod względem jednej cechy. Giancarlo e più grande di Marco e di Pino. A więc, Giancarlo è il più grande, è il più grande, Giancarlo è il più grande di tutti, Giancarlo è il più grande di tutti. Due prime zdania sono grado comparativo. Marco è più grande di Pino, Giancarlo è più grande di Marco e di Pino, più grande di. Pino è più piccolo di Marco, Pino è più piccolo di Marco. Pino è più piccolo di Marco e di Giancarlo. Pino è più piccolo di Marco e di Giancarlo. Pino è il più piccolo. Pino è il più piccolo di tutti. Grado comparativo, ci disto Pinves. To fa piero sceldania. Più piccolo di. Pino è meno grande di Marco. Pino è meno grande di Marco. Pino è meno grande di Marco e di Giancarlo. Pino è meno grande di Marco e di Giancarlo. Pino è il meno grande. Pino Pino è il meno grande di tutti. Grado comparativo va per sceltagna. È meno grande di. E meno grande di. Mniej duze nisci ot. La valigia rossa è più pesante della valigia gialla. La valigia rossa è più pesante della valigia gialla. Walizka czerwona 20 kg, 20 kg, si? E più pesante della valigia gialla. La valigia gialla 5 kg. Walizka czerwona jest cięższa, più pesante della valigia gialla. Co chcemy przez to powiedzieć? Że la valigia rossa pesa più della valigia gialla. Pesare pesa, czyli waży, la valigia rossa Pesa più della valigia gialla. Czerwona walizka waży więcej niż żółta walizka. Pesa più. Ach, pesa più. La valigia rossa è meno pesante della valigia azzurra. La valigia rossa è meno pesante della valigia azzurra. Chcemy przez to powiedzieć, że la valigia rossa pesa meno waży mniej meno, della valigia azzurra. La valigia rossa pesa meno della valigia azzurra. Mamy tutaj model użycia grado comparativo w zdaniu, kiedy porównujemy dwie nazwy względem jednej cechy. Più pesante di, tak? più pesante della valigia gialla, meno pesante di, più di meno di. La valigia gialla è più leggera della valigia rossa. La valigia gialla è più leggera della valigia rossa. La valigia gialla è più leggera della valigia rossa e della valigia azzurra. La valigia gialla è più leggera della valigia rossa e della valigia azzurra. La valigia gialla è la più leggera. Żółta cioè, walizka jest lżejsza od czerwonej i od niebieskiej. Żółta najlżejsza. La valigia gialla è e la più leggera di tutte. Grado comparativo to oczywiście dwa pierwsze zdania. Più di, più leggera di, più leggera della. A zatem do zapamiętania, jeśli porównujemy dwie nazwy, dwa rzeczowniki, dwa zaimki, pod względem jednej cechy używamy model Più di, meno di. A więc, gdy mówimy Quando parliamo di maggioranza, Pino è e più piccolo. Di Marco più, tak? maggioranza più di. Questa valigia è più leggera di quella. Questa valigia è più leggera di quella. Ta valigia, za imec, ta, questa, è più leggera di quella. Ta valigia è lżejsza, più leggera od tamtej. Quando parliamo di minoranza, cioè che coś è mniej. E meno grande di marco. E meno grande di questa valigia è meno pesante di quella. Questa valigia è meno pesante di quella. E meno pesante di meno pesante di. Istnieje jeszcze jedna sytuacja, w której porównujemy przy użyciu grado comparativo. Jej wzór użycia w zdaniu opiera się na wyrażeniach così come, così come. Tak jak, tak samo jak, w ten sposób jak, così come, a także tanto quanto, tyle ile. Przykłady. La valigia rossa è così pesante come la valigia verde. La valigia rossa è così pesante come la valigia verde. Obie mają 30 kg. Tak? Pesano, ważą 30 kg. A więc walizka czerwona jest. Tak samo ciężka, così pesante, così pesante, jak walizka zielona, come la valigia verde. La valigia rossa è tanto pesante, quanto la valigia verde. La valigia rossa è tanto pesante, quanto la valigia verde. Czerwona walizka jest tyle samo ciężka. Tyle ile, tak? Tyle samo ciężka, ile ciężka jest zielona walizka. Można także powiedzieć: La valigia rossa è pesante come la valigia verde. La valigia rossa è pesante come la valigia verde. Czerwona walizka jest ciężka jak walizka zielona, tłumacząc dosłownie. Po polsku powiemy zupełnie inaczej, bo prawdopodobnie powiemy, że, że walizka czerwona waży tyle samo co zielona walizka la valigia rossa è pesante come la valigia verde lub la valigia rossa è pesante quanto la valigia verde. Czerwona walizka jest ciężka ile tłumacząc dosłownie ile zielona walizka. Jest ciężka ile walizka zielona. Oczywiście po polsku powiemy to inaczej. Kiedy chcemy porównać dwie nazwy, dwa rzeczowniki, dwa zaimki Dwa przedmioty, dwie osoby. Co do jednej cechy, pod względem której są one takie same, używamy modeli zdaniowych. Così come, così pesante come, a także tanto pesante quanto, tanto quanto, tak? tanto quanto, così come, tanto quanto, a także come w odpowiednim szyku zdaniowym i quanto. Przeczytam te zdania jeszcze raz. La valigia rossa è così pesante come la valigia verde. La valigia rossa è tanto pesante quanto la valigia verde. I to znaczy mniej więcej tyle, że czerwona walizka jest tak samo lub tyle samo ciężka jak zielona walizka, ile zielona walizka. I dalej. La valigia rossa è pesante come la valigia verde. Czyli czerwona walizka jest ciężka tak jak zielona walizka. La valigia rossa è pesante quanto la valigia verde. Czerwona walizka jest ciężka tyle ile walizka zielona. Dalej. La valigia verde è così alta come la valigia rossa. Proszę zobaczyć obie walizki. Alte 70 cm, czyli cioè, obie sono wysokie lub lunghe, 70 cm. La valigia verde è così alta come la valigia rossa. Zielona waliska è tak samo wysoka jak czerwona waliska. La valigia verde è tanto alta quanto la valigia rossa. La valigia verde è tanto alta quanto la valigia rossa. Czyli cioè walizka zielona jest samo wysoka, co so, czerwona walizka. La valigia verde è alta come la valigia rossa. La valigia verde è alta come la valigia rossa. Zielona walizka jest wysoka jak walizka czerwona. La valigia verde è alta quanto la valigia rossa. La valigia verde è alta quanto la valigia rossa. Zielona walizka jest. Wysoka tyle, ile walizka czerwona. I dla odmiany mamy Giancarlo, alto 2 metri i mamy drzewko oliwne. L'olivo, oliwo, l'olivo. Giancarlo è così alto come l'albero di oliwo. L'albero di oliwo. Giancarlo jest tak samo wysoki jak drzewko oliwne. Albero, to jest drzewo. L'albero di olivo drzewo Olivne Giancarlo è così alto come l'albero di olivo Giancarlo è così alto come l'albero di olivo Giancarlo è tanto alto quanto l'albero di olivo Giancarlo è tanto alto quanto l'albero di olivo Jstaksamo wysoki jak drzewo oliwne lui è alto quanto quest'albero, lui è alto quanto quest'albero, on, zaimek, e eh? alto, jest wysoki, ce co so do której alto, lui è alto quanto quest'albero, tyle, ile, to, drevo, questo, zaimek, quest'albero, lui è alto quanto quest'albero. On jest wysoki tyle, ile to drzewo. Lui è e alto come quest'albero. Lui è e alto come quest'albero. On jest wysoki jak to drzewo. A zatem, nasze porównanie między dwiema nazwami co do jednej cechy może dotyczyć, oprócz bycia większym lub mniejszym, oprócz tego, że mówimy di majoranza od di minoranza, może dotyczyć także bycia takim samym, bycia równym. Bycia identycznym. Quando parliamo di ugualianza. Ugualianza. uguale oznacza identico, czyli identyczny, simile, podobny, tak? Ugualianza, bycie podobnym, bycie identycznym, bycie równym. Quando parliamo di ugualianza, powiemy. Kiedy mówimy o byciu równym, powiemy tak. Questa valigia e così pesante come quella. Ta walizka jest tak samo ciężka jak tamta. Giancarlo e alto quanto l'albero di olivo. Giancarlo jest wysoki tyle, ile drzewo oliwne. Pierwszy rodzaj porównania między dwiema nazwami co do jednej cechy już znamy. Teraz przyjrzyjmy się drugiemu rodzajowi. Porównanie między dwiema cechami, między due qualita, tra due qualita, qualita, cecha, lub działaniami, accioni, accione, działanie, czy też stanami, stati, tak? czy sytuacjami, można powiedzieć, dotyczące jednego rzeczownika lub jednego zaimka. Zanim podam przykład, zapamiętajmy mechanizm. Model porównania w zdaniu dwóch cech dotyczących jednego rzeczownika. Più ke, più ke, ewentualnie meno ke, meno k A więc porównujemy cechy, qualita, tak? Qualita, cechy, właściwości. Proszę zobaczyć, ta walizeczka jest alta, wysoka, ewentualnie lunga, długa. alta setanta centimetri. Jest wysoka 70 cm. Alta lunga 70 cm. I jest szeroka, larga, si? E larga, szeroka 40 cm. Questa valigia è più alta, più lunga che larga. Mówiąc dosłownie, ta walizka jest wyższa niż szersza. Po włosku dosłownie znaczy to Ta walizka jest bardziej wysoka niż szeroka. Questa valigia è più alta che larga. Questa valigia è più lunga che larga. Tak, cioè ta walizka jest wyższa dłuższa niż szerza. Lub questa valigia è meno larga che alta. Questa valigia è meno larga che alta che lunga. Tak? Questa valigia è meno larga che lunga. Czyli ta walizka jest mniej szeroka niż długa, mniej szeroka niż wysoka. Jeszcze raz. Questa valigia è più alta che larga. Questa valigia è meno larga che alta. Myślę, że w kontekście jej rozmiarów, alta 70 cm e larga 40 cm, że w kontekście tych rozmiarów wszystko jest jasne. Inny przykład, trochę z przymrużeniem oka. Lady Macbeth e più bella che intelligente. Na marginesie. Włosi zachowują pisownię angielską, Macbeth, ale wypowiadają tę nazwę Magbet, raczej, tak? Magbet. Oni tak mówią bardzo twardo. A więc Lady Macbeth e più bella che intelligente. Lady Macbeth e più bella che intelligente. Lady Macbeth jest piękniejsza niż inteligentna. Jest bardziej piękna niż inteligentna. To chyba jedyna kobieta, o której można tak powiedzieć złośliwie. Lady Macbeth è più bella che intelligente. Lady Macbeth è meno intelligente che bella. Lady Macbeth è meno intelligente che bella. Lady Macbeth è meno intelligente che bella. Do uproszczenia przyjąłam polską pisownię. A więc Lady Macbeth jest mniej inteligentna niż piękna, mówiąc delikatnie. Skupmy się na punkcie drugim. Dokonaliśmy właśnie porównania między dwiema cechami dotyczącymi jednego rzeczownika. Czyli paliamo di maggioranza. La valigia è più alta che larga. La valigia è più alta che larga. La valigia è più alta che larga. Walizka jest bardziej wysoka niż szeroka. I kiedy mówimy o byciu mniej, di minoranza, Lady Macbeth, è meno intelligente che bella. Lady Macbeth e meno intelligente che bella. Lady Macbeth jest mniej inteligentna niż piękna. I dalej. Beatrice è così bella come intelligente. Beatrice è così bella come intelligente. Beatrice jest tak samo piękna jak inteligentna. Oczywiście mamy na myśli Beatrice Portinari, czyli ukochaną Dantego, która oprowadza go po raju, po niebie. Beatrice Portinari. Beatrice è così bella come intelligente. Jest tak samo piękna jak inteligentna. Beatrice è tanto intelligente quanto bella. Beatrice è tanto intelligente quanto bella. Beatrice è jest... tyle be inteligentna ile piękna. Beatrice è bella quanto intelligente. Beatrice è bella quanto intelligente. Beatrice è piękna, ile intelligentna. Tyle, ile intelligentna. Inne przykłady. Mamy valideczkę kwadratową. 60 cm. La valigia verde è tanto alta quanto larga. È tanto alta quanto larga. È tile, wysoka, ilè, szeroka. E La valigia verde è così alta come larga. La valigia verde è così alta come larga. tak samo wysoka, jak Questa walidża e alta quanto larga. Questa walidża e alta quanto larga. Ta walizka jest wysoka, ile szeroka. Tyle, ile szeroka, tak? Proszę pamiętać, że to są włoskie sformułowania. Po polsku powiemy troszkę inaczej. A Zatem do zapamiętania. Tanto quanto oraz così come. Tanto quanto, così come. I inne przykłady. La Ferrari è così veloce come costosa. La Ferrari è così veloce come costosa. Ferrari jest tak samo szybka, szybkie po polsku powiemy, jak kosztowne. Costosa la Ferrari costosa, czyli kosztowna, tak La Ferrari. To jest rodzaj żeński. La macchina Ferrari costosa, kosztowna. La Ferrari è così veloce come costosa, czyli Ferrari jest tak samo szybkie jak kosztowne. La Ferrari è veloce quanto costosa. La Ferrari è veloce quanto costosa. La Ferrari jest szybka tyle, ile kosztowna. Wracamy do naszego porównania numer dwa pomiędzy dwiema cechami, a jednym rzeczownikiem, i do naszego zestawienia dodajemy ugualianca wtedy, kiedy mówimy, że coś jest takie samo, tak? identyczne lub podobne. La Ferrari. E così veloce, come costosa. Così come. La Ferrari è così veloce, come costosa. I teraz wciąż jesteśmy w punkcie drugim i porównujemy azioni, tak? Działania lub ewentualnie sytuacje, stany. Stati, tak? Stato, sytuacja, stan. E più facile dire che fare. E più facile dire che Fare. Jest łatwiej powiedzieć niż zrobić. Co my tu porównujemy? Dwie sytuacje. sytuację mówienia i sytuację robienia. Działanie mówienie i działanie robienie. Dwa działania, dwa stany. Dwie sytuacje. E più facile dire che fare. Jest łatwiej powiedzieć niż zrobić. Piu facile che. W tym momencie nasz model zdaniowy to piu ke Na marginesie proszę zobaczyć to zdanie, które niby wyraża to samo, ale przy okazji chciałam na coś zwrócić uwagę. E più facile da dire che da fare e piu facile da dire che da fare. Jest łatwiejsze do powiedzenia niż do zrobienia. Powyżej mieliśmy zdanie jest łatwiej powiedzieć niż zrobić a poniżej mamy że coś jest łatwiejsze do powiedzenia da dire da dire che da fare niż do zrobienia Prepozycjone da do zrobienia do powiedzenia da dire da fare ale pozostawmy to i wróćmy do zdania e meno facile fare che dire E meno facile fare che dire jest mniej łatwo zrobić niż powiedzieć meno facile che meno facile fare mniej łatwo zrobić che dire niż powiedzieć a więc model meno che tak kiedy porównujemy dwa działania dwie sytuacje dalej E più difficile parlare che capire una lingua straniera E più difficile jest trudniej Parlare, muovic, che capire niż rozumici. Una lingua straniera. Opzione in séquence. È più difficile parlare che capire. È più difficile parlare che capire. È trudniej mówić, niż rozumici. E dale. È meno facile scrivere che leggere. È meno facile, è mniej łatwo scrivere, pisać che leggere.

quanto scrivere. Jest łatwo mówić, tak samo jak pisać. Jest tak samo łatwo mówić, ile pisać. Tak samo powiemy po polsku, tak? Una lingua che si conosce bene. W języku, który zna się dobrze, tak? Si conosce, zna się bene, dobrze. I dalej. E' tanto facile parlare quanto scrivere. E' tanto facile parlare quanto scrivere. Jest tyle samo łatwo mówić, ile pisać, dosłownie tłumacząc. Jeszcze raz. E facile parlare quanto scrivere. Una lingua che si conosce bene. E tanto facile parlare quanto scrivere. Tak więc przed chwilą zajmowaliśmy się tą częścią drugiego typu porównania, która dotyczy dwóch działań, dwóch sytuacji, dwóch stanów. Proszę zobaczyć. Quando parliamo di maggioranza? più facile dire che fare due działania due azioni è più facile dire che fare łatwo è spaviderci niż zrobici quando parliamo di minoranza è meno facile parlare che capire è meno facile parlare che capire è mniej łatwo mówić niż zrozumić quando parliamo di uguaglianza E tanto facile leggere quanto scrivere. E tanto facile leggere quanto scrivere. Jest tak samo łatwo czytać, jak pisać. I teraz małe zestawienie do zapamiętania. Nasze grado comparativo, czyli stopień wyższy, występuje w dwóch konfiguracjach, w zdaniach. Pierwsza, kiedy porównujemy dwie nazwy. Due nomi, tak? Nome. Co do jednej cechy. Una qualità. Używamy wtedy modeli zdaniowych. Piu di, meno di, tanto quanto, così come, tanto quanto, tyle ile, così come, tak jak. Ewentualnie quanto, ewentualnie come. W zależności od szyku zdania. Druga konfiguracja ma dwa typy. Jeden. Kiedy porównujemy dwie cechy lub dwa działania dotyczące jednej nazwy, jednego przedmiotu, a więc unome, un e due qualità due akcje, i wtedy używamy modelu più che, ewentualnie meno che. Odsyłam do zdań, które przerobiliśmy, żeby sobie to uświadomić lepiej w zdaniach. A także tanto quanto, così come, ewentualnie. Quanto. I tutaj raczej użyjemy tylko QUANTO, nie come. Tak? Dlaczego? Dlatego, że mówimy jakby o natężeniu dwóch właściwości. Piu, che, meno que, tanto quanto, così come lub ewentualnie samo quanto, w zależności od szyku zdania. I drugi typ tej konfiguracji jest wtedy, kiedy porównujemy dwa działania, tak? czy też dwa stany, dwie sytuacje. Wtedy używamy più, Meno, que, ewentualnie quanto, tak? Bo porównujemy natężenie tych działań. Ewentualnie tanto, quanto. Cały czas odsyłam do zdań, które przerobiliśmy. To zestawienie i kilka przykładowych zdań znajdziecie na naszej stronie na Facebooku, właśnie po to, żeby sobie jeszcze raz spokojnie przeanalizować. Lady Macbeth, tanto stupida, quanto bella. Tanto stupida quanto bella, taksamo guppia, ilè piękna. I do zapamiętania te due modelle podstawowe. Più di: il fiume Rio delle Amazzoni è più lungo del Nilo. Più di: il fiume Rio delle Amazzoni è più lungo del Nilo. Il fiume Reca, Rio delle Amazzoni, tak się nazywa po włosku Amazonka. A więc rzeka Amazonka e più lungo il fiume lungo, tak, rodzaj męski e più lungo del Nilo. Amazonka jest dłuższa od Nilu. Più di. Porównujemy dwie rzeki co do jednej cechy, co do długości. I drugi model, podstawowy do zapamiętania, piu che. Il Rio delle Amazoni Amazonka e lungo che largo. E lungo che largo. Il rio delle Amazoni Amazonka jest dłuższa niż e szersza. Ovviamente. Oczywiście. Tak? Ovviamente. Porównanie jest głupie, ale ilustruje nam model zdaniowy. Il Rio delle Amazoni e lungo che largo, ovviamente. Czyli do zapamiętania modele użycia. Piu di piu che. To jest podstawa. Na tym kończymy. Bardzo dziękuję. Mi ringrazio. Grazie. Ciao. Ciao, ciao.